Z ekologią na ty to program edukacyjny, który od września ubiegłego roku realizowało Tomaszowskie Muzeum. Projekt opracowany przez Ewę Przybysz, kustosza działu przyrodniczego, wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każda z grup brała udział w zajęciach, podczas których zapoznawała się z różnymi obliczami ekologii. Równolegle przeprowadzono też konkurs plastyczny. Celem moim głównym było to, żeby właściwie rozumieć pojęcie ekologia, ekologia, które jest wyrazem bardzo modnym, a nie zawsze prawidłowo używanym. Także dzieci wiedzą, co to jest ekologia, kto to jest ekolog, czym się zajmuje i ekologiczny styl życia. Mam nadzieję, że po tych zajęciach jest stylem każdego z dzieci, z każdego z uczestników. W dniu dzisiejszym mamy uroczyste podsumowanie. To podsumowanie odbywa się w trzech turach, ponieważ udział wzięło ponad 200 dzieci, prawie blisko 300, więc nie mieliśmy takiej sali, żeby pomieścić wszystkich. Taką niespodzianką dla dzieci jest spotkanie z leśnikiem, z panem Tomaszem Rogaczewskim, który przyjechał z nadleśnictwa Smardzewice. Przywiózł ze sobą różne sadzonki oraz poroże jelenia. Dzieci tu wreszcie mogą dotykać, bo jak wiadomo w muzeum niczego nie dotykamy. Myślę, że program spełnił swoje zadania i dzieci poznały, czym jest ta ekologia i wiedzą, że są częścią przyrody i o nią muszą dbać, bo to jest dbanie o nas wszystkich. Laureaci konkursów ekologicznego i plastycznego wyjadą na wycieczkę do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.